Szanowni Państwo, już jutro, czyli 14 września, legenda Śląskie Wesołe Miasteczko hucznie świętuje 60 lat istnienia. No właśnie, Wesołego Miasteczka w Chorzowie. My od 3 lat jesteśmy parkiem tematycznym Legendią, natomiast Śląskie Wesołe Miasteczko stale jest obecne oczywiście w naszym parku i stale jest obecne w nazwie tego miejsca. Nie odżegnujemy się absolutnie od historii tego fantastycznego parku, w którym tak naprawdę rodziła się w latach 50. historia parków rozrywki w Polsce, a nawet w centralnej Europie. Już jutro na wszystkich gości Legendy czeka naprawdę moc atrakcji. Między innymi pokazy, między innymi liczne animacje. Będzie można spotkać piratów, będzie można spotkać rycerzy. Będzie można spróbować swoich sił w rzemiośle średniowiecznym, w wytwarzaniu różnego rodzaju ceramiki i takich różnych elementów użytku takiego domowego. Oprócz tego będzie można zobaczyć spektakularne show pokazów akrobacji wodnych, czyli flyboardu na naszym jeziorze. Człowieka flagę, czyli dwukrotnego finalistę programu Mam Talent. Naprawdę mnóstwo tych atrakcji dla naszych gości przygotowaliśmy. Chcemy, aby w tę sobotę Legendia zamieniła się w taką naprawdę magię krainę, piękne, magiczne miejsce, w którym na każdym kroku i w każdym zakamarku będzie można spotkać coś dla siebie. W tym momencie znajdujemy się pod najstarszą atrakcją w Śląskim Wesołym Miasteczku, znaną przez większość tutaj mieszkańców województwa jako samoloty duże. Dzisiaj to jest Dream Flight Airlines. Atrakcja towarzyszy parkowi od samego początku istnienia, a w zasadzie nawet jeszcze wcześniej, bo taką ciekawostką jest fakt, że samoloty powstały nawet rok przed otwarciem Wesołego Miasteczka. Jest to w pełni polska myśl techniczna, zaprojektowana przez inżynierów, którzy projektowali również Park Śląski. Powstała na prośbę generała Jerzego Ziętka. Myślę, że wszyscy ci, którzy w poprzednich minionych latach odwiedzali Wesołe Miasteczko tutaj w Chorzowie, a jeszcze w Legendii nie mieli okazji być, albo dopiero będą po raz pierwszy, to na pewno obowiązkowo muszą zaliczyć te atrakcje i muszą przekonać się o tym, jak do dzisiaj działa karuzela, która tak naprawdę w tym momencie jest unikatowa na skalę światową. Drodzy goście, szanowni Państwo, raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obchodach 60 lat Śląskiego Wesołego Miasteczka. Już jutro bramy naszego parku otworzą się o godzinie 9, bawimy się do godziny 20, a dla tych, dla których to będzie wciąż za mało emocji, wciąż za mało atrakcji, zapraszamy na Legendy at Night, ostatnią w tym sezonie, także jest to również ostatnia okazja do tego, żeby zobaczyć naszą nowość 2019, multimedialny spektakl Legenda o magicznej perle, od 20 do północy podczas Legendy at Night jeszcze będziemy przedłużali świętowanie 60-lecia parku.